Eps. Napisz do Radia Maria, nie do Galerii Sztuki. Gorlice wolne od nienawiści polskiego. Dlaczego? Nie jest dla mnie miejscem. Instytucja kultury. Tak, a pan słyszał jakiś mój wykład? Słyszałem w internecie kilka pana wypowiedzi na temat... Ja słyszałem, jak pan nazwał szczura szczurem. No. Zupełnie przypadkiem. I to już mi wystarczy. Ja, proszę pana, jestem Żydówką i pan mnie obraża bez przerwy. Każdą to pani swoim mówi? Tekstem. W jaki sposób? Każdą swoją wypowiedzią. W jaki sposób? No, w sposób haniebny, no, tak bym powiedział. W sposób haniebny. Proszę pani, proszę mi wskazać, co panią obraża, żebym się na przykład poprawił. To pan nie chce opowiadać. My nie chcemy robić pan tej przyjemności. Nie chcemy robić pan tej przyjemności, żeby słuchać wasze słowa. Nie mam nic przeciwko temu. Nie mam nic przeciwko temu. Chciałbym państwu podziękować za reklamę, bo sam bym sobie nie potrafił zapewnić. Na pewno do środka nie wejdziemy. Nie będziemy robić panu tej... podwyższać tej znikomej widowni, która panu... To prawda, że jest znikoma. No, mam nadzieję, że państwo nie wygłoszyli publiczności, ale jeśli nawet to tak było, to chciałbym pogratulować skuteczności. Proszę. No proszę bardzo. Wydaje się pani, że jak mówimy Radio Maryja, to co takiego tam się pani nie podoba? Nic dobrego, proszę pana. Gniazdo nienawiści. Tak? To lepsze jest Radio Ewa. To też pan zabłysnął, że pan znasz takie Radio Ewa. Proszę. No znam. Wie pan, ja już jestem w tym wieku, że znam nawet stare dowcipy na temat Radia Erewań. Nie tylko Radio Erewań. My też znamy. Nie tylko Radio Erewań. Na przykład kiedyś jeden słuchacz zaniepokojony zadzwonił do Radia Erewań z pytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Erewań mu odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie. Natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamień. Więc Radio Erewań miało swoje zalety niewątpliwie. Co pan ma do judo-chrześcijaństwa? Proszę? Co pan ma do judo-chrześcijaństwa? To mam, że to nie ma takiego zwierzęcia po prostu. No dobra, a Jezus kim był, jak nie czytam? Proszę? Jezus, a kim był Jezus? No i co? No i co ma pan do judo-chrześcijaństwa? Święta rodzina to... Jezus nie jest takim zwierzęciem, według pana to nie byli Polacy, proszę. Święta rodzina to nie byli Polacy. Co pan mówi? Co pan mówi z takie rzeczy? Widzisz, szuka gościu, kurde wypowiedzi. Dokończmy to, co mówisz. A nie wiem, ile pan. Panu, panie szanowni. Czy wiem, ile pan. Co to znaczy? Od kiedy to jesteśmy po imieniu? Przepraszam, poprawiłem. Nawet panu po imieniu nie powiedziałem. No, ale to wie pan. Poprawiłem się. Ty, to wie pan. Za dużo poufałości, jak na, wie pan, Gorlice. Tak bardzo się cieszymy, że pana tu widzimy, że na pana szczycie. Nie chcę nic więcej powiedzieć, bo... Radochy. Proszę. Nie mówię, żeby kolega nie robił panu spotkania wiz, by pan tego nie zasługuje. No ja, proszę pana, na nic nie zasługuję, domyślam się w państwa oczach, nie zasługuję na nic dobrego. No, ale to wie pan... Swoim postępowaniem w ostatnich latach to na pewno ale wie, no, muszę państwu powiedzieć, że jest takie porzekadło, że pokaż mi swego wroga, a powiem ci, kim jesteś. Otóż patrząc na państwa, odczuwam pewną satysfakcję, że to państwo jesteście moimi wrogami. Nie, my nie jesteśmy wrogami generalnie. Staramy się być patriotami dobrymi, a pan nie ma szansy. My jesteśmy wrogami fałszowania historii. Zakłamywania rzeczywistości. My jesteśmy tego wrogami, ale nie ludzi. Ludzie mnie nie lubią, tak jak państwo, a ja nie lubię.
trudno powiedzieć, że wszyscy są... A ponieważ instytucja jest publiczna, to powinien pan iść tam, gdzie pana lubią. Do instytucji prywatnej, nie publicznej. Instytucja publiczna za publiczne pieniądze utrzymywana nie jest miejscem na tego rodzaju spotkania. To również i za moje, łaskawy panie, i również za pieniądze. Pan ludzi. Ale to jest lubią. Oczywiście, że tak. Oczywiście, jednak zdecydowanej mniejszości. Tak, ja płacę podatki w Warszawie. Natomiast my płacimy w Gorlicach i należymy sobie w naszej instytucji publicznej. Proszę pana, no tak, ale to nie pan mnie tu zaprosił, więc ja, wie pan... Ale za nasze pieniądze, nie zaprosił pana nikt prywatny. Nie, prywatnie, bo płaci. Sala jest opłacona. Ale budynek jest publiczny. Więc proszę mi tutaj nie wymawiać. Budynek jest publiczny. Niesie ze sobą... Szef oficjalnie poinformował, że więcej pana tu nie zaprosi. Ponoć nie wiedział, kim pan jest. Budynek jest publiczny i niesie ze sobą pewną uwagę. Czemuż to z populizmem, pani mówi, ale jak to co pan, co? Katarzyna, którą mamy godzinę? Gdzie pani, to jest, że jak trzeba kto pani to zasugerował? Który oficer prowadzący? Na pewno. Wszystkich nas prowadzą. O, ja myślę, że... Na pewno. Oficerów prowadzących to raczej państwo możecie liczyć. Tak jest, tak jest. A nie my. Aż się roi. Mówię o tym, który to jest bardzo reklamę. Ona nie jest może przesadnie skuteczna, ale to już od państwa zależy. My się bardzo cieszymy, że nie jestem skuteczna. Niezależnie od intencji. Po to będzie na państwa żeby on kobiety uważał kurde za nieinteligentne. Także proszę państwa, ja tu organizacyjnie proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękujemy za bezpłatną reklamę i polecamy się na przyszłość. Zapraszamy do Nowego Sącza dzisiaj. Zapraszamy do Nowego Sącza, zobaczymy, czy mają państwo tam uwagę przyjechać. A panu życzymy podróżkę. To zabrzmiało jak pogróżka. Jeszcze gdzie da tych panów. Zabrzmiało jak groźba, bardzo nam miło. Ale mam nadzieję, że to jest nagrane. Będzie opublikowane. To, co w te słowa, które były. Czy będziemy mieć odwagę przyjechać do Sącza? Ja do domu będę wracał. Niech pan to... Niech pan wyjaśni, o co tu chodzi. Ale nie mam zamiaru niczego wyjaśniać. Dlaczego pan mnie miałby przepytywać? No, ja panu nie śmieję. Daję panu możliwość wypowiedzi. Proszę to nakręcić i sobie zjeżdżać. Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Także tutaj państwo chyba też już niektórzy spostrzegli. Pan Michał Kielich był przywitany także przez reprezentację, silną reprezentację pod wezwaniem Komitetu Obrony Demokracji. Mam nadzieję, że za chwilę krótki komentarz pan Stanisław się w tej sprawie także pokusi. To są takie dobre i gorsze strony popularności. Widzę, że w Gorlicach jestem popularniejszy niż by mi się wydawało, że aż Komitet Obrony Demokracji demonstrację urządził przeciwko mnie, bo bardzo jestem tutaj, czuję się bardzo udelektowany tym, że jestem taką ważną osobistością. Proszę państwa, państwo poważne, tak jak mówiłem, o niczym nie zapomina i z niczego nie rezygnuje. To też mamy do czynienia z kolejną, takie pojawiają się zwiastuny tego, że stoimy w przededniu realizacji kolejnej kombinacji operacyjnej. Kolejnej kombinacji operacyjnej. Co to są za zwiastuny? No właśnie przed kilkoma dniami kilka organizacji obrony praw człowieka zwróciło się do Jana Klaudiusza Junckera,
takim żądaniem, żeby Komisja Europejska zrobiła porządek w Polsce, dlatego że w Polsce notorycznie łamane są prawa człowieka. No, mieliśmy do czynienia z takimi dwoma spektakularnymi przykładami. Jak państwo wiecie, Sebastian K., 21-letni, który zajechał drogę rządowej limuzynie wiozącej panią premier Szydło, został uznany za męczennika, za demokrację. Gdyby tak nie było, no to nie zorganizowano by na prędce zbiórki pieniężnej, aż zebrano 150 tysięcy złotych, żeby mu kupić nowy samochód. No a pan Borys Budka, minister sprawiedliwości w rządzie pani premierzycy Ewy Kopacz, nastręczył się panu Sebastianowi ze swoimi usługami prawniczymi. Więc widać wyraźnie, że pan Sebastianka został uznany za męczennika za demokrację. Drugim takim męczennikiem za demokrację został Arkadiusz Eł. Arkadiusz Eł, wynalazca metody okradania starszych osób metodą na wnuczka. No i Arkadiusz Eł został złapany wprawdzie przez policję, ale niezawisły sąd wypuścił go na wolność za kaucją. Bardzo możliwe, że dlatego, że Arkadiusz Eł jest wybitnym przedstawicielem cygańskiej mniejszości etnicznej, więc niezawisły sąd najwyraźniej przestraszył się, że zostanie posądzony o jakieś rasistowskie pobudki, czy też jakieś etniczne tu nienawiści, no więc na wszelki wypadek go wypuścił na wolność, co wywołało konsternację nie tylko opinii publicznej, ale sfer rządowych. No i następny niezawisły sąd powinność swojej służby zrozumiał i postanowił zamknąć pana Arkadiusza w areszcie. Ale szukaj wiatru w polu. Pan Arkadiusz nie czekał, aż niezawisły sąd się namyśli. No i teraz mamy tu problem, bo wprawdzie on też jest męczennikiem za demokrację, więc państwo widzicie przynajmniej dwa przykłady takiego męczeństwa, a jakby tego było mało, no to jeszcze mamy do czynienia z męczeństwem drzew. Za sprawą ministra Szyszki nastąpiła rzeź drzew. I na co Gazeta Wyborcza zareagowała alergicznie. Najwyraźniej środowisko związane z Gazetą Wyborczą musiało uważać te drzewa już za własne. Po rozmowach, jakie pan prezydent Duda niedawno przeprowadził w konsulacie polskim w Nowym Jorku z przedstawicielami rozmaitych żydowskich organizacji, no to takie przekonanie być może już nie było bezpodstawne. No a skoro tu cudzą, naszą własność wycinają, no to jakżeż to tak wygląda? To jest po prostu męczeństwo. Widać, że demokracja i praworządność tutaj są zagrożone. Proszę państwa, to jeszcze by może jakoś byśmy to przeżyli, ale pan Franz Timmermans, zastępca pana Jana Klaudiusza Junckera, przedwczoraj zwrócił się do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o to, by się zjednoczyły w walce przeciwko polskiemu rządowi. Udzielił tylko dyspensy Niemcom, a to z uwagi na to, że z powodu historycznych zaszłości takie zjednoczenie w walce przeciwko rządowi pod egidą rządu niemieckiego no, mogłoby wywołać jakieś niewłaściwe skojarzenia, niewłaściwe wspomnienia, no i wywołać złe wrażenie nie tylko w Polsce, ale nawet w całej Unii Europejskiej. To jeszcze może nie byłoby takim problemem, gdyby nie trzecia okoliczność, która jest bardzo niepokojącym zwiastunem nowej kombinacji operacyjnej, mianowicie złowrogi minister Macierewicz przeprowadza w naszej niezwyciężonej armii coś w rodzaju kuracji przeczyszczającej. Jeden za drugim odchodzą generałowie najważniejsi i nie tylko odchodzą, ale na odchodnym
potrząsają pod nosem prezydenta Andrzeja Dudy konstytucjami, więc widać od razu, z jaką intencją odchodzą. No i w tej atmosferze niepokojącej mieliśmy do czynienia z pewną deklaracją, o której tutaj chcę powiedzieć. Mianowicie nasza resortowa stokrotka, czyli pani redaktor Monika Olejnik, wezwała na przesłuchanie generała dywizji w stanie spoczynku Bolesława Balcerowicza. No, pan generał Balcerowicz jest w stanie spoczynku, ale przecież nie wiekuistego jeszcze, tylko takiego zwykłego. No i na zadawane pytania odpowiadał prawidłowo. Tak, jak to się państwo starsi, to na pewno pamiętają taką audycję telewizyjną za komuny Teleecho. Prowadziła to pani redaktor Irena Dziedzic, no i jej zapraszała różnych rozmówców i ci jej rozmówcy też na zadawane przez nią pytania odpowiadali płynnie i prawidłowo, dlatego że ona wymagała od nich, żeby się tych prawidłowych odpowiedzi uczyli na pamięć. Czasami zapominali i wtedy ona taktownie ich naprowadzała na ten, no ją odzyskiwali pamięć i tam już recytowali jak z nóg. No i pan generał Balcerowicz mniej więcej w taki sam sposób odpowiadał na pytania, jakie zadawała mu podczas przesłuchania resortowa stokrotka, ale no postęp jest widoczny, także on trochę improwizował. I pod koniec tego przesłuchania zaimprowizował, mianowicie zacytował w ramach improwizacji, jako puentę całego swojego zeznania, zacytował w ramach improwizacji takie przysłowie staropolskie, że dłużej klasztora niż przeora. Państwo wiecie, chodziło o tego przeora. Ten przeor to jest oczywiście złowrogi pan minister Macierewicz, a klasztor to nasza niezwyciężona armia, więc dłużej klasztora niż przeora. I to, że pan generał Balcerowicz zacytował to przysłowie, to znakomicie ilustruje nastrój niecierpliwego wyczekiwania, jaki zapanował w naszej niezwyciężonej armii. A na co czekają? Ano, to z kolei ilustruje taka anegdotka, która krąży w kołach wojskowych. Być może państwo już też ją słyszeliście. Mianowicie w kołach wojskowych powtarzają sobie, że o ile poprzednim ministrem obrony narodowej był lekarz psychiatra, to teraz jest pacjent. No, nie zapowiada to lojalności korpusu oficerskiego wobec cywilnego kierownictwa Ministerstwa Obrony i wydaje się, że w tej nowej kombinacji operacyjnej, która, no, jak państwo wiecie, jest przygotowywana już całkiem starannie, główny ciężar wykonania nie będzie już powierzany głupim cywilom, którzy, jak się okazuje, no wszystko spartolili, tylko będzie powierzony pierwszorzędnym fachowcom, którzy wiedzą, jak się urządza stany wojenne 13 grudnia 1981 roku. Więc myślę, że ta kombinacja operacyjna, która ma taki sam cel jak i poprzednio, to znaczy ma doprowadzić do przesilenia politycznego w naszym nieszczęśliwym kraju, że ona będzie przygotowana znacznie staranniej niż ta pierwsza, a i wykonanie też może obfitować w rozmaite, dramatyczne wydarzenia. Proszę państwa, zanim to nastąpi, to mamy taki krótki czas darowany, bo moim zdaniem to się może rozstrzygnąć w najbliższych tygodniach, także być może, że czekają nas kolejne wydarzenia marcowe. Inne pytanie. Czy pan myśli, że kiedykolwiek sprawa katastrofy smoleńskiej zostanie wyjaśniona? No nie wiem, wie pan. Wydaje mi się, że katastrofa smoleńska pełni tak użyteczną funkcję polityczną, że zresztą pan prezes Kaczyński właściwie powiedział otwartym tekstem, o co chodzi. Powiedział, że będziemy dążyć do prawdy. To dążyć to można aż do końca świata.
im dłużej, im będziemy dążyć do prawdy. Co to komu szkodzi? Zwłaszcza, że katastrofa, przy pomocy katastrofy smoleńskiej, dążenia do prawdy, rozhuśtujemy emocjonalnie jedną część opinii publicznej, a drudzy rozhuśtują też drugą część w drugą stronę. Jedni rozhuśtują, mówią, no zdrajcy ten Tusk, to kurczę, żeby go święta ziemia tu jeszcze nosi, to, a inni mówią, to oszołomy. I już nie trzeba o państwie w ogóle nic mówić. Wystarczy, że się jedni drugich będą odsuwać od władzy. Trzeba odsunąć od władzy zdrajców. Trzeba odsunąć od władzy oszołomów. A dlaczego? A no już nikt tego nie wie. Już nikt tego nie wie. To jest bardzo wygodne, więc nie sądzę, żeby ktoś się pozbawiał takiego narzędzia wygodnego. Dlatego będziemy dążyć do prawdy. Im będziemy intensywnie dążyć, tym bardziej prawda będzie od nas tam odległa. Więc to jest tak, jak to śpiewali skaldowie do słów Agnieszki Osieckiej. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Ale by gonić go. No i będziemy dążyć do prawdy. Wyobraźmy sobie, ja nie wiem, co się stało w Smoleńsku. Chętnie bym się dowiedział, ale obawiam się, że już nie zdążę. Więc, ale wyobraźmy sobie tylko, powiedzmy, że no w wyniku tam dążenia do prawdy poznaliśmy prawdę. Że na przykład nie było żadnego zamachu w Smoleńsku, tylko że była katastrofa. No to jest prawda szalenie niewygodna. Z punktu widzenia na przykład kultu prezydenta Kaczyńskiego. No szalenie niewygodna, bo no jak padł ofiarą zbrodniczego zamachu, no to rzeczywiście to mu współczujemy. Natomiast jak się rozwalił, bo tam jakiś splot okoliczności był, no to też mu współczujemy, ale już jak gdyby trochę mniej. I to jest odarte z całej takiej heroicznej otoczki. A z tym dążeniem do prawdy to bywa rozmaicie. Byłem kiedyś w Dallas, w Teksasie, no i tam, gdzie został, na to miejsce od razu pojechałem, gdzie został zastrzelony prezydent Kennedy. I tam jest wszystko pozaznaczane, tu gdzie kula pierwsza, gdzie druga, gdzie trzecia, skąd jest. No i jest tam, stoi budynek, w którym była składnica książek w 1963 roku. I na ścianie tego budynku jest wmurowana metalowa tablica pamiątkowa z napisem takim oto. Z okna tego budynku Harvey Lee Oswald prawdopodobnie strzelał do prezydenta Kennedy'ego. I to słowo prawdopodobnie, jakiś człowiek takim rylcem metalowym to musiał wielkiej siły użyć, żeby tak to podkreślić, to słowo prawdopodobnie. Komisja Warrena przeprowadzała śledztwo drobiazgowe, przesłuchała tysiące świadków, przejrzała nagrania, bo w 1963 roku w Ameryce już kamery takie ręczne były w powszechnym użyciu. Mnóstwo ludzi nagrało to, cały ten przebieg tego wydarzenia. No różne ten, no i nie wiemy nawet, czy Oswald strzelał, czy nie strzelał. Nawet tego nie wiemy. To cóż tutaj dopiero, jak to widać od razu, jak pierwszoredni fachowcy sprawę uszczelniają. Ja od razu taka myśl mi przyszła do głowy, że pierwszorzędni fachowcy i tu, i tam uszczelniają sprawę. Różne sprawy. No na pewno całkiem różne. Może wyciągli i doszli z prawdy, a tu na wszystko na miejscu i nie ma. No więc jeżeli... Jeżeli nie mogą dojść do prawdy, mimo że w tej chwili właściwie nic już nie stoi na przeszkodzie, bo rząd rządzi od ponad roku, ale do prawdy jesteśmy tak samo daleko, jak i wtedy, kiedy nie rządził, no to są dwie możliwości. Albo nie potrafimy dojść do prawdy, albo nie chcemy. Nie chcemy. Nie wiem, jak nie potrafimy, to nie... I do tej pory żaden z urzędników za nic nie odpowiada. A to? A co można? To jest osobna sprawa i tutaj ma pan rację. Bo jeśli chodzi o
Smoleńsk, to tę sprawę smoleńską, to przecież nie wiemy nawet podstawowej rzeczy, od której powinniśmy zacząć. Jaki właściwie charakter miała podróż pana prezydenta Kaczyńskiego do Smoleńska? Czy to była oficjalna wizyta państwa, czy to była wycieczka, czy co to w ogóle było? Co to w ogóle było? Bo jeśli to była wizyta państwowa, no to, to całkiem inaczej się to robi, prawda? Jeśli to była wycieczka, no to jaka wycieczka z całym tam sztabem generalnym i tak dalej, no to znowu, to po pierwsze, nie ma odpowiedzi, a przecież to nie trzeba tu Ruskich angażować do tego. Bo wystarczy to postawić pytanie urzędnikom odpowiedzialnym za zorganizowanie tego wyjazdu. Coście zorganizowali? Co to było? Jak to było zabezpieczone na terenie międzynarodowym? Druga sprawa, lotniska. No, mówi się, że tam były lotniska zapasowe. To, lotnisko zapasowe to nie znaczy, że ono istnieje. Jeżeli się mówi o lotnisku zapasowym przygotowanym na ewentualność wizyty, to na takim lotnisku zapasowym, na przykład w Witebsku, musiały być przygotowane autokary na wypadek, gdyby samolot tam wylądował. To jest 380 kilometrów od Smoleńska. Więc to sobota przed południem, zanim by... Przecież prezydent nie może jechać furmanką, prawda? Więc i generałowie, więc trzeba przynajmniej autokary dla tych uczestników, a dla prezydenta limuzynę. I to nie jak byle jaką, tylko pancerzoną, to ona powinna tam być. Zawczasu. Ktoś bierze pieniądze od Rzeczypospolitej, żeby nie musi lubić prezydenta, tylko ma obowiązki wykonać i tyle, za to mu Rzeczpospolita płaci, a czy on lubi prezydenta, czy go nie lubi, to w ogóle nas to nie obchodzi. Jego psi obowiązek jest wykonać robotę i koniec. I z tego ma być rozliczony. Nie został rzeczywiście i to jest też, warto postawić pytanie, nie tym urzędnikom, tylko rządowi. No to jak to? Dlaczego? Prawda? To dobrze jest na to pytanie odpowiedzieć. I tu mówię, Rosjanie nie są nam potrzebni do niczego. To możemy, proszę bardzo. Panie redaktorze, ale pozwolę się z panem nie zgodzić. Ja o brata na pewno myślę, że walczyłby i na pewno chcę, żeby wyszła prawda. Że walka może się z Platformą, oni się mogą kłócić, ale tu jest chyba kwestia, no wyobrażam sobie, że mój brat by zginął i ja bym... Nie byłoby mi to nigdy w życiu obojętne i do końca życia bym nie darowała, nie odpuściła. Kaczyńskiemu nie jest obojętne. Ale jak my zmusimy Putina, żeby oddał, powie, że nie oddaj, no i co by mu zrobił? Proszę pani. Ale brat nie podpisał traktatu z Polskami. Ale ja nie mówię teraz o traktacie. Nie róbcie państwo, nie róbcie. Pani, ja nie byłem w duszy u Jarosława Kaczyńskiego, on mi się nie zwierza, więc ja nie wiem, jakimi motywacjami on się kieruje. Natomiast nie to jest przedmiotem naszej tu rozmowy, bo ja się nie podejmuję dokonywać jakiejś egzegezy psychologicznej motywacji Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego on coś robi. Pytanie było inne o to, dlaczego urzędnicy nie zostali pociągnięci do wyjaśnienia. Dobre pytanie. Sam chętnie bym się dowiedział, dlaczego. I chętnie bym się dowiedział, co się właściwie w Smoleńsku stało. A zobaczymy, no teraz pan minister Macierewicz tam na czele tego zespołu zapowiada jakieś rewelacje, no zobaczymy, co powie. Bo na razie to nie powiedział nic, czego byśmy już nie wiedzieli, prawda? Nie, na razie nie powiedział nic. No i zobaczymy, co teraz powie. Jeżeli znowu nie powie niczego nowego, czego byśmy nie wiedzieli, no to we mnie przynajmniej, nie wiem jak w pani, ale we mnie się zrodzi podejrzenie, że ktoś tu z nami gra w bambuko. No i tyle. A, pani jeszcze, przepraszam. Dzień bardzo. Dobry, Ewa Zajączkowska, rzecznik prasowy Radomskiego Działu Kongresu Nowej Prawicy. Panie Stanisławie, mam do pana trzy pytania. Po pierwsze, powiedział pan, że na armię jest wydawane rocznie 14 miliardów złotych, natomiast obsługa długu to jest 50 miliardów.
Czy według pana tak mały koszt wydawany na armię to jest celowe działanie rządu? Nie powiedziałem, że tyle jest wydawane na armię, tylko no, tyle przypada rocznie z tego 10-letniego programu na modernizację sił zbrojnych. 140 miliardów podzielić przez 10 to jest 14. No to jest duża różnica. Bardzo duża. Proszę? Bardzo duża. No, niestety za duża, tak, niestety za duża. Więc gdybyśmy nie mieli tego długu publicznego, który trzeba obsługiwać, no to moglibyśmy... Ja jeszcze zresztą powiem tak, że jeszcze gorszą przysługę Polsce oddał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Bo prezydent Aleksander Kwaśniewski zaniedbał pewnego interesu polskiego, kiedy razem z Leszkiem Millerem podjęli decyzję o udziale Polski w operacji w Iraku. Otóż wtedy można było poprosić Stany Zjednoczone o militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Otóż wtedy już, znaczy w roku 2000, wszyscy wierzyciele zagraniczni polscy to były państwa należące do NATO. I można było poprosić Stany Zjednoczone o zgodę na militarną konwersję tego długu, która by polegała na tym, że my za zgodą tych wierzycieli, zamiast płacić raty dłużne, przeznaczamy te pieniądze na modernizację sił zbrojnych. To już nie nasze pieniądze, przecież my i tak musielibyśmy je oddać. Tylko jest różnica z naszego punktu widzenia, czy my je oddajemy i nic z tego nie mamy, czy my przeznaczamy te pieniądze nawet pod, że tak powiem, jakąś kontrolą tych wierzycieli naszych, ale przeznaczamy te pieniądze na modernizację polskiej armii. I argument, który no, musiałby być wzięty pod uwagę, to było to, że przecież polskie siły zbrojne są częścią sił zbrojnych Paktu Atlantyckiego i w dodatku są rozlokowane na skraju wschodniego obszaru obrony NATO. W związku z tym to jest nie tylko w naszym interesie, ale w interesie całego paktu. Tyle tylko, że prezydent Kwaśniewski nawet się nie zająknął w tej sprawie. Nawet się nie zająknął, bo on myślał, że jak on się będzie podlizywał prezydentowi Bushowi, to ten go w nagrodę zrobi pierwszym sekretarzem ONZ-u, ostatecznie pierwszym sekretarzem NATO. Ale prezydent Bush nie był uważany za szczególnie lotnego tam przez Amerykanów, ale nawet i on rozumie pewne rzeczy. To nie wiem, czy państwo pamiętacie, taka była piosenka jeszcze w latach 60. Wtedy takie ładniejsze teksty były trochę piosenek i taka była piosenka, refren był taki, bo taka głupia to ja już nie jestem. No może głupia, ale taka to już nie. Otóż prezydent Bush może nie był najlotniejszy, ale on też rozumiał, że facetowi, który frymarczy interesem państwa, którego jest prezydentem, nie można dać żadnej odpowiedzialnej posady, bo on każdego zdradzi. No i pan prezydent Kwaśniewski, jak przestał być prezydentem, został na lodzie. Musiał się zadowolić jakimś posadą burgrabiego u jakiegoś ukraińskiego oligarchy. No właściwie człowiek na właściwym miejscu, a myśmy go dwa razy wybrali na prezydenta. No to świadczy o wyjątkowej lekkomyślności naszego narodu. Proszę bardzo. Właśnie, czy to nie jest tak, że słaba armia równa się słabe państwo, którym bardzo łatwo rządzić? Powiem pani tak, że kiedyś byłem w Muzeum Wojska Polskiego i tam leżały, nie wiem czy leżą nadal, lufy armat francuskich odlane jeszcze przed rewolucją, bo w czasie rewolucji francuskiej pracowita ręka jakiegoś fanatyka meslem skuła stamtąd lindie burbońskie, ale napis pozostał. Napis na tych lufach armatnich głosił ultima ratio, to znaczy ostateczny argument. Otóż w polityce trzeba używać rozmaitych argumentów, ale jeśli ktoś, jakieś państwo nie ma ostatecznych argumentów tego typu, nie chodzi o to, żeby je tam od razu wystarczać, tylko chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, że my je mamy. Tak jak mówił prezydent Theodore Roosevelt,
nie ten Franklin Delano, tylko prezydent Teodoro, mówił, że w polityce powiada, trzeba trzymać tęgi kij dębowy za plecami, ale przemawiać jak najbardziej pokojowo. No i o to chodzi. I to wtedy argumenty inne, niekoniecznie siłowe, takiego państwa będą wysłuchane przez wszystkich z uwagą. Natomiast jak państwo nie ma tych ostatecznych argumentów, to żeby przemawiało językiem ludzi i aniołów, nikt tego nie będzie słuchał. Po prostu taka jest konsekwencja. Trzeba doceniać element siły w polityce, ale trzeba pamiętać, z czego ta siła się bierze. Otóż siła militarna państwa bierze się z jego siły ekonomicznej. Dlatego mówię, że podstawowym naszym problemem to jest odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego, który jest zablokowany przez naszych okupantów, bo inaczej oni nie mieliby takich korzyści z okupacji. I poświęcają interes narodowy, interes państwowy dla własnego interesu grupowego. I to jest nasz problem.